pytanie, jakie zostało mi zadane, było, kto dla kogo pisze prawo. Chciałabym zacząć od tego, co jest w Konstytucji, która, kiedy uczy się prawniczki i prawników prawa, kiedy uczy się prawników i prawniczki o prawie i prawa, to robimy takie założenie, że prawo jest neutralne nie tylko płciowo. Prawo jest w ogóle neutralne i prawo funkcjonuje w ten sposób, że niezależnie od płci, niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od wieku, niezależnie od koloru skóry, niezależnie od stanu majątkowego i pozycji społecznej, traktuje wszystkich jednakowo. I szczerze mówiąc, my jesteśmy nie tylko, wydaje mi się, na Wydziale Prawa tak no właśnie, szukam odpowiedniego słowa, czy trenowani, czy tresowani, czy oszukiwani. W każdym razie taką się przekazuje nam treść i kiedy Państwo spojrzycie na to, co jest współcześnie w Konstytucji, to podstawowymi przepisami, które tutaj są i dotyczą tej sfery, poza tym, że Polska jest krajem prawa, czyli że prawo rządzi, są dwa artykuły, artykuł 32 i artykuł 33. I od razu bym chciała sprawdzić, jak Państwo to rozumiecie i zacząć od artykułu 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Jakbym Państwa zapytała, co to oznacza, to co to oznacza? Nie ma złej odpowiedzi. Bo zła też będzie dobra. No. Nie ma znaczenia, jaka jest płeć. Jak dostęp taki sam dla każdego do polityki i w różnych sprawach społecznych rozwiązywane problemy też tak powinny być i gospodarcze. I rodzinie też powinny się wymagały. A równe prawa to oznacza jakie prawa? Takie same, to znaczy jakie takie same? Czyli jeżeli rodzin przyjemny podstawy dla pani nie będzie kryterium płci, tak? Znaczy panie się nie dały złapać na to. Zazwyczaj odpowiedź pada taka, że kobiety powinny mieć tak samo jak mężczyźni. I to nie byłoby złe, bo zaraz pokażemy historię tego, ale oczywiście to, co panie powiedziały, jest dobre, bo ominęłyście panie ten szelf, ale i tak nie o to chodzi. W tym artykule tak naprawdę chodzi o to, że to, co tworzymy, czyli zarówno prawo, jak i polityki społeczne, gospodarcze, kulturowe, mają być stworzone przez kobiety i przez mężczyzn. Mają w równym stopniu uwzględniać interesy, potrzeby, doświadczenia, geniusz, zarówno męski, jak i kobiecy. Tu chodzi o ten cały proces, a następnie o wykonanie, który ma być robiony wspólnie, jednakowo, jednoznacznie. Proszę zauważyć, że jest to przepis dość niezwykły, rewolucyjny i wcale nie taki oczywisty jeszcze niedawno. Ponieważ tak naprawdę to idea, że to my mamy wspólnie tworzyć prawo z punktu widzenia mojego interesu, pań interesu i panów interesów, wcale nie jest takie oczywiste. Dawniej zakładano, że prawo, które istnieje, ono jest neutralne płciowo, ponieważ ci, którzy tworzą, potrafią doskonale oddać potrzeby, interesy i doświadczenia zarówno jednych, jak i drugich. Zarówno tych, którzy są dopuszczeni do tworzenia prawa, jak i tych, którzy nie byli powołani od samego początku, nie były powołane od samego początku do tego, żeby prawo tworzyć. Artykuł 32 natomiast mówi o tym, że to, co żeśmy stworzyli, biorąc pod uwagę interesy, potrzeby, doświadczenia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ma być stosowane bez dyskryminacji. I teraz, jeżeli zapytamy się, bo nie padło tutaj to, na co liczyłam, że padnie, a zazwyczaj pada, że kobiety mają mieć to samo, co mężczyźni, to byłaby bardzo zła odpowiedź, chociaż nie taka głupia, jeśli wziąć nasze doświadczenie, jeśli wziąć rzeczywistość pod uwagę, to jak widać, pytamy o równość, to trzeba pamiętać, że równość zakłada tożsamość, a płeć różnicuje. I teraz
płeć kulturowa, która jest konstruowana społecznie, często różnicuje jeszcze bardziej, ale trzeba wiedzieć, że wtedy mamy rzeczywiście do czynienia z genderem, a nie z płcią jako taką, tylko mamy z tymi kulturowymi, przypisanymi najróżniejszymi. O, cholera jasna. I teraz co? Dobrze. Dobrze. Tutaj to powinno być dwa slajdy wcześniej, przepraszam bardzo. Natomiast w związku z tym, prawda, ja będę się starała pokazać, gdzie to, co wygląda, że jest takie samo, i gdzie to, co wygląda, że reguluje to w sposób uniwersalny, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w praktyce, ze względu na przepisy, jakie funkcjonują, reguluje rzeczywistość zupełnie inaczej. Czyli będę starała się to pokazać na przykładzie prawa rodzinnego, będę się starała pokazać to na przykładzie prawa karnego. Tutaj będę się również starała to pokazać na przykładzie prawa pracy za chwilę, prawda? Tutaj powinien być film, którego nie będzie. Tutaj też sobie to daram. Wracamy do tej równości. Równość można rozkładać na trzy różne sposoby. Najbardziej mi odpowiada ten, który został zaprezentowany przez Catherine McKinnon, która mówi o modelu dominacji. Bo kiedy mówimy o równości, no właśnie, to jak Państwo definiujecie, co to jest równość? Jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. I jak to się ma przekładać na prawo? Bo zasadniczo jest powiedziane tak, że równość polega na tym, że temu samemu powinno się dać to samo. Takiemu samemu powinno się dać to samo. A różnemu powinno się dać różnie. To jeszcze z Platona i z wczesnych filozofów. Znowu źle. Okej. Okay. Jeżeli zakładamy, że kobiety i mężczyźni są tacy sami, to to wygląda w ten sposób. I proszę zauważyć, że ta tożsamość została stworzona parę lat temu przez ludzi, którzy się bardzo starali o to, żeby rzeczywiście nie stosować stereotypów i nie stosować schematów. I na czym polega w efekcie ta równość? Znaczy w tej prezentacji, bo trzeba pamiętać, że to jest robione przez ludzi, którzy długo pracowali nad tym, żeby zapewnić kobietom nie gorsze warunki w pracy niż mają mężczyźni. Natomiast wszystko to, na co byliśmy parę lat temu zdolni do zrobienia, właśnie wygląda w ten sposób, że w zasadzie tożsamy oznacza taki sam jak ten, który już w tej pracy jest i jest rozsadzony, czyli tak naprawdę taki sam jak mężczyzna. I wprawdzie nigdzie nie było wyraźnie powiedziane, że tym wzorcem jest mężczyzna, ale w gruncie rzeczy, jeśli się popatrzy na ilustrację, którą dostajemy, to się staje samo przez się zrozumiałe. Standard odrębności zakłada, że kobiety i mężczyźni są różni, w związku z tym różnie można ich traktować. I moje pytanie, które się z tym wiąże, to jest, czy w takim razie kobiety i mężczyźni powinni wszędzie mieć takie same warunki pracy? Czy nie jest uzasadnione niekiedy, żeby jednakże kobiety nie pracowały w pewnych miejscach i żeby nie były zatrudniane, gdzie się da? Tu mamy na przykład konwencję numer 45, która została wprowadzona i która stanowi część polskiego prawa i mówi o tym, dotyczy zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. I w ramach tej konwencji mówi się o tym, że żadna osoba płci żeńskiej, bez względu na wiek, nie może być zatrudniona przy pracach pod ziemią w kopalniach. A artykuł 3 tej konwencji mówi o tym, że ustawodawstwo krajowe może wyłączyć z powyższego zakazu, może wyłączyć, ale nie musi, osoby zajmujące stanowiska kierownicze, osoby zatrudnione w służbie sanitarnej, osoby znajdujące się w okresie studiów skierowane na praktykę, wszelkie inne osoby udające się dorywczo do podziemnych części kopalni. Czyli jak widać,
ta konwencja pozwala na to, żeby również różnicować sytuację kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o możliwość poszukiwania zawodu i zarobkowania w całej sferze związanej z kopalniami. Co Państwo na to? Czy to jest uzasadnione, czy nie? Jest uzasadnione? Pani mówi, że tak, pani mówi, że nie. Dlaczego tak, dlaczego nie? I to jest ich jakby decyzja. To najczęściej to, że kobiety nie są silne fizycznie, wynika z tego, jak jesteśmy wychowywane i z tego, że, że dużo mniej uprawiamy składów w wieku rozwojowym. Ja mówię, że to jest słuszne, jak zakłada się, że mamy kobiety z kolana i czyli unikamy sytuacji, które by no, mogło odbyć na przykład ryzyko wypadku. No tak, ale szczerze mówiąc, wprawdzie dzieworództwo jest możliwe i czasami się zdarza, natomiast w większości przypadków, jeżeli rolą kobiety jest być matką, to ona do tego potrzebuje roli mężczyzny. I faktem jest, że zdaje się, jeden mężczyzna może zapłodnić niezliczoną ilość kobiet, ale nie sądzę, aby to była taka produkcja taśmowa przewidywana generalnie. W związku z tym w tych warunkach zarówno kobieta jako, jeśli by tak to ujmować, zarówno kobieta, jak i mężczyzna są potrzebni do samego procesu, a później do przedłużania go w postaci wychowania dzieci. Czyli proszę zobaczyć, że mówimy o przemyśle, który jest na przykład w naszym kraju dość ważny, dość lukratywny. Za czasów Gierka to było jednak miejsce, gdzie się robiło ogromne kokosy. W związku z tym tutaj mówimy również o tym, że można, ale nie trzeba wyłączyć nawet możliwość zdobywania zawodu w tym zakresie, prawda? Czyli być może to nie jest tak, że dziewczynki nie są zdolne matematycznie, tylko jeżeli nie ma akcji dziewczyny na politechnikę, a jednocześnie przyjmuje się konwencje, które pozwalają na to, żeby wykluczyć kobiety z całego rodzaju działalności gospodarczej pod pretekstem, że są różne od mężczyzn. I pani ma rację, to nie trzeba być kobietą jak dom. Większość górników jest, szczerze mówiąc, niewielkich, bo to właśnie na tym polega, że się schodzi na dno, a sprzęt, jaki się używa, jest sprzętem, który jest sprzętem mechanicznym. Włączamy i drylujemy. I nie mówię, że to jest praca łatwa, natomiast kobiety w górnictwie zawsze pracowały. Zawsze. Od górnictwa takiego nisko podziemnego, po bardzo głęboko podziemne, co więcej i kobiety, i dzieci były wykorzystywane i są niestety wykorzystywane do dzisiejszego dnia. Ta konwencja została zniesiona, także ta konwencja została zniesiona, ale niedawno, prawda? W 2008 roku wyraża się zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjętej w Genewie w 1935 roku. Czyli od 2008 roku ta konwencja nie obowiązuje. Ale w dalszym ciągu na tej samej zasadzie mamy do czynienia z przepisami, które mówią o tym, w jakich miejscach kobiecie pracować nie można. I to jest rozporządzenie Rady Ministrów, czyli coś, co jest znacznie niżej niż ustawa. I mówimy o wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. I teraz z jednej strony mówimy o tym, gdzie trzeba ręcznie podnosić i przenosić ciężary o masie przekraczającej ileś tam kilogramów, przy czym najczęściej w tej chwili nie przenosi się ręcznie, tylko przenosi się maszynowo, a poza tym mowa jest o miejscach, gdzie mamy do czynienia z niebezpiecznymi materiałami dotyczącymi wyziewów chemicznych i różnych kwestii związanych z różnymi metalami ciężkimi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Bądź też te warunki, w jakich się pracuje, są szkodliwe dla zdrowia. I oczywiście tutaj są dwa rozróżnienia, bo dość zrozumiała jest sytuacja, w której mamy kobiety w ciąży, które w zwyczajnych warunkach muszą w dwójnasób uważać ze względu na czas i okres, w którym się znajdują. Który to czas i okres jest ograniczony i nie jest przypadkowy i jest przewidywalny najczęściej. Natomiast powstaje problem, czy w pozostałych przypadkach
tam, gdzie mamy do czynienia z pracą rzeczywiście związaną z fizycznym przenoszeniem ciężarów, bo i to się może zdarzyć, jest to uzasadnione, czy można to po prostu podzielić na mężczyzny i kobiety, a nie na osoby, które są zdolne do podnoszenia ciężarów. No i trzeci problem, który się wiąże właśnie z warunkami niebezpiecznymi ze względu na stan zdrowia kobiet i mężczyzn. Czy można chronić kobiety, a nie chronić mężczyzn? Co Państwo na to? To jest takie pytanie, znaczy moim zdaniem osobiście to jest na zasadzie to jest jakby pokłosie tego samego, co było przez wieki, się będę chronić swoją damę, tak? A nie pozwolę jej nic robić, nie pozwolę jej decydować. Znaczy ja myślę, że tutaj jest oprócz tego również ten element, o którym Pani już wcześniej wspomniała, że jeżeli kobiety przeznaczone są do rodzenia, to chronimy płodność kobiet. Ale moje pytanie jest takie, czy przypadkiem nie mamy teraz współcześnie problemów z płodnością mężczyzn? Czy naprawdę można, po pierwsze, czy można w ten sposób operować kategorią zdrowia ludzi, kobiet i mężczyzn? I czy można się godzić na to, żeby chronić kobiety, a narażać mężczyzn na utratę zdrowia? Być może to jest jeden z elementów, dla których mężczyźni żyją w Polsce krócej. I czy jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy warunki niezdrowe dla kobiet, to one są również niezdrowe dla mężczyzn, bo akurat tu zdaje się organizm funkcjonuje normalnie. I wiem, że mamy na sali specjalistki od tego i specjalistów być może także to będzie można poruszyć później. Ale generalnie te przepisy dalej obowiązują i one są o tyle ważne, żeby zwrócić na nie uwagę, że odbywają się pod tytułem dobrotliwych rozwiązań, które w sposób szczególny dbają o interes kobiet, prawda? Czyli bardzo trudno jest powiedzieć, że mamy tu do czynienia tak naprawdę z wyraźną dyskryminacją, która pod pretekstem dbania o zdrowie kobiet pozbawia je możliwości najróżniejsze, od zarabiania, poprzez kształcenie się, poprzez normalny rozwój i dodatkowo jest to również są to również przepisy, które zagrażają zdrowiu społecznemu, zdrowiu również mężczyzn, które też tutaj powinno być brane pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj przychodzi mi do głowy, to jest dwa dni temu usłyszałam pana generała Packa bodajże, który mówi teraz o tym, że mężczyźni będą brani na miesiąc jako rezerwiści do wojska, za co przez ten miesiąc będą dostawali 70 do 80 zł dziennie, chyba że zarabiają więcej, to wtedy my wyrównamy im i będą mieli szkolenia i będą mieli różne ćwiczenia najróżniejszych umiejętności. I moje pytanie, jakie się rodzi, tak, samoobrony właśnie. Dlaczego mężczyźni mogą się nauczyć samoobraniać, a w tym czasie te kobiety będą musiały robić to, co do nich należy, plus robić tą pracę, która jest do wykonania przez mężczyzn i dlaczego pod pretekstem, nie wiem jakim, stosujemy to wobec kobiet, wobec mężczyzn, nie stosujemy tego wobec kobiet i oczywiście ta sprawa przyszła mi na myśl w związku z kazusem, który mam w tej chwili mobbingu w wojsku, gdzie wojsko jest świetnym miejscem do robienia kariery, naprawdę szybkiej, dobrze płatnej, z dużą ilością przywilejów, włącznie z mieszkaniem, samochodem, wyjazdami, uczeniem się angielskiego, niemieckiego na nasz koszt, naprawdę na najlepszych standardach, podróżowania po całym świecie, zarabiania dodatkowo kasy. I w momencie, kiedy się na tym terenie pojawia kobieta, kompletnie o nią nie dbamy. Ja zadałam kiedyś takie pytanie, dlaczego w tym NATO uczymy angielskiego tylko mężczyzn i dlaczego w tej grupie nie ma kobiet? Jaka była odpowiedź? Ponieważ toalety są tylko męskie. To była naprawdę odpowiedź zupełnie na serio podana, ale tu widzimy coś, co nie jest bezpośrednio wyrażane w przepisach i nie da się tego tak prosto powiedzieć, a jest to coś, co działa pośrednio, gdzie oczywiście, jeżeli zobaczymy, to też będziemy mieli uzasadnienie, dlaczego te kobiety w wojsku nie powinny funkcjonować. Czyli w efekcie mamy do czynienia z czymś takim, gdzie równość płci według mężczyzn, to jest się wtedy równym, kiedy się jest jak mężczyzna. Równość płci według kobiet, to jest to, że kobiety dostrzegają, że one są inne niż mężczyźni i w związku z tym powinny mieć trochę inaczej. Natomiast to, o czym mówi Catherine McKinnon, to ona zwraca uwagę na to, że oczywiście czasami różnice są uzasadnione
I pewnie Państwo nie będą mieli trudności z pokazaniem, gdzie te różnice są uzasadnione. Ja na przykład rozumiem, że jeżeli to jest specjalny balet, który potrzebuje specjalnych, no jest to balet leningradzki, ten tradycyjny, to tam będzie wymóg zarówno wzrostu, jak i wagi, jak i płci i tutaj się nie będziemy spierać. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak to wygląda w praktyce, kiedy bierzemy te dwa standardy równości, czyli równa taka sama jak mężczyzna, bądź równa trochę inna niż mężczyzna, to okazuje się, że ten model w efekcie sprowadza się do modelu pewnej dominacji. Dlatego, że jeśli popatrzymy na rozkład kobiet i mężczyzn w firmach, gdzie mamy do czynienia z dyrektorem generalnym, to kobiety zajmują tam tylko 2,4% tych generalnych dyrektorów, a proponuję popatrzeć na absolwentów i absolwentki szkół wyższych. Oczywiście to takie typowe nasze gadanie. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone. Kobiety w Polsce są rzeczywiście dużo lepiej wykształcone, dużo gorzej wypadają. Natomiast stopa zatrudnienia jest dużo niższa wśród kobiet, średnia pensja jest niższa wśród kobiet, członkowie zarządu prawie nieistniejące wśród kobiet. Natomiast druga rzecz bardzo charakterystyczna, jeżeli weźmiemy pod uwagę kobiety i mężczyzn, to rodzice pracujący, wychowujący dzieci poniżej 12 lat, mężczyźni to jest 90% ponad, prawda? Kobiety 65,5% i pracujący w niepewnym wymiarze godzin. Kobiety 75%, mężczyźni 25%. I tutaj widać, jak w praktyce, w prawie pracy się ta równość bądź nierówność rozkłada. I pytanie jest, z czego się to bierze? I tu jeszcze raz wracam do Katrin McKinnon. Ona mówi w ten sposób, podział może być racjonalny lub nie, prawda? Ja rozumiem, że możemy mieć odrębne drużyny futbolu. Właśnie ze względu na to, że mamy różne wymiary, jeżeli chodzi o ciało. Natomiast prawdopodobnie nie powinniśmy mieć futbolu tylko dla mężczyzn. I o ile możemy mieć odrębne drużyny futbolu, to czy powinniśmy mieć również odrębne drużyny szachistów? Czy szachy powinny być oddzielne dla kobiet, oddzielne dla mężczyzn? Nie. A wie Pani, 1986 rok, Józef Polgar, węgierski ojciec trzech genialnych szachistek, którym ojciec po prostu powiedział, ja jestem przekonany, że większość dzieci jest genialna, trzeba im tylko dać szansę na geniusz. Moje córki to wykorzystały. Natomiast w 1986 roku Józefa Polgara władze węgierskie chciały wsadzić do psychiatryka i pozbawić praw ojcowskich za to, że domagał się tego, aby jego córki grały w drużynach męskich, a nie żeńskich. I mówił bardzo wyraźnie, że o ile piłkę nożną można kopać w oddzielnych drużynach, to mózg pracuje tak samo. I to w 1986 roku wydawało się być tak niepoprawnie polityczne i tak niewłaściwe, że uznawano go prawie, że za wariata, prawda? Różnice mogą być sensowne, sprawiedliwe lub nie. Czy możecie Państwo pokazać, no właśnie, ja tutaj piszę, no odrębne leki na serce, a nie te same na przykład, prawda? Czyli rzeczywiście ten organizm, i znów tutaj biolożki i biologowie, biolodzy powinni się wypowiedzieć, uzasadnia odrębne stosowanie niektórych procedur. Na pewno jest uzasadnione to, że mamy specjalne leki na prostatę, ponieważ to dotyczy mężczyzn, i specjalne leki na jajniki, ponieważ to dotyczy kobiet. Natomiast na przykład kształcimy lekarzy, którym objawy zawału serca uczy się według standardu mężczyzny, a już jest udowodnione, że kobieta, która ma zawał serca, zupełnie odrębnie, ma odrębne objawy. Mężczyzna ma bardziej żołądkowe, a kobieta bardziej jakby z bólu kręgosłupa. Tak, dlatego mówię, że właśnie nie tylko odrębne leki w takim razie i odrębne, dokładnie. Prawdopodobnie również na poziomie kształcenia warto zauważyć, że jak często mamy kobiety i mężczyzn kardiologów, nie wiem czy tak, czy równie często, natomiast wiem z pamiętników głównie i z opowiadań lekarzy, że jest to prawo, które nigdzie nie jest zapisane, ale kobiety nie szły na chirurgię, choćby były tym zainteresowane, ponieważ zwyczajowo uznawano, że to nie jest dla kobiet. Czyli kobiety szły gdzie? Na internę i pediatrię, prawda? Czyli mamy do czynienia... Bo kobiety się nie nadają, można powiedzieć. Bo?
No, mówią go, bo to za ciężkie, bo to jest zwyczajowo dla mężczyzn. Ale najważniejsze, że nawet na poziomie kształcenia, więc nawet nie są przygotowani lekarze, jeżeli patrzą na płeć, bo wszystkie standardy dla młodzieży akademickiej uczącej się na takich akademiach medycznych są według standardu męskiego. Jak ma rozpoznać zawał od kobiety, to potem mu doświadczenie. I tutaj wchodzimy w coś, co nie jest zapisane w przepisach, a jest efektem nie tyle samych standardów wynikających z zapisów ustawowych, co ze sposobu rozumienia tych przepisów, sposób, który zakłada przyzwolenie na różnicowanie ze względu na płeć, które to różnicowanie przypisuje się naturalnym cechom wynikającym z biologii i nie dostrzega się kulturowego podłoża tego. W związku z tym, jeszcze raz, mówimy o tym, że istnieją różnice realne. Mówiąc o kulturowych przejawach prawa czy o kulturowych przejawach przypisywania cech kobietom i mężczyznom, nikt, kiedy to mówi, nie zaprzecza istnienia różnicy płci. Natomiast konstatuje, dostrzega, że przypisywane cechy płci mają źródło nie w biologii, a w kulturze, prawda? Czyli istnieją rzeczywiste, realne różnice i tak naprawdę tą jedyną podstawową różnicą jest to, że chociaż mężczyzna jest do tego potrzebny, to on urodzi kamienie, natomiast raczej nie urodzi dziecka, chyba że jest osobą transseksualną, zamkniętą w ciele, które jest ciałem kobiecym, prawda? Są narzucone. Czyli to wszystko, co dotyczy urlopów rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich i arbitraryzmom, ja to nazywam arbitraryzmy reprodukcyjne, które się właśnie biorą z tego, o czym pani od razu mówicie tutaj, prawda? Biorąc pod uwagę to, że kobieta przeznaczona jest do rodzenia, my cały okręg najróżniejszych przepisów kształtujemy odpowiednio. Nie mówimy tego, że my kształtujemy te przepisy tak, aby usunąć kobietę z rynku pracy, aby usunąć ją z ewentualnych ścieżek kariery, aby usunąć ją ze całej sfery tak naprawdę tego, co jest kapitałem kulturowym i kapitałem społecznym. Natomiast mówimy o tym, że chodzi o rodzicielstwo. I wreszcie są różnice istniejące de facto, chociaż są sztuczne i wyimaginowane. Rzeczywiście tylko kobieta może urodzić. W związku z tym kobieta jest w pewnym okresie w ciąży, kobieta jest w pewnym okresie przed porodem, po porodzie i wymaga wtedy szczególnych warunków. Natomiast to się nie przekłada ani na procedury wychowawcze, czyli dotyczące tego, żeby dzieci były wychowywane razem, ani się nie przekłada na zdolności i umiejętności intelektualne i możliwość zarówno kreowania, jak i później w praktyce stosowania nie tylko prawa, ale tego wszystkiego. Czyli funkcje reprezentacyjne, funkcje, które się wiążą reprezentacyjne w świecie zewnętrznym, jak i funkcje, które się wiążą z tym, jak wygląda w praktyce codzienność. To wszystko może być zrobione zarówno przez jedną płeć, jak i drugą. I tutaj ta trzecia rzecz, to znaczy te różnice istniejące de facto, w momencie, kiedy zaczynają jednak funkcjonować jako dyskryminacyjne i dominacyjne praktyki, jest to bardzo ważne, aby to dostrzec, bo nie zawsze nam się to udaje. I teraz to jest dość ważne, żeby to zrozumieć, że dyskryminacja ze względu na płeć, tak jakby płeć odnosiła się do różnic, a równość do tożsamości, pozwala prawu utrzymywać kobiety w ryzach, ja to nazywam męskimi standardami, ale też trzeba pamiętać, że w efekcie te wszystkie uregulowania dotykają i kobiet, i mężczyzn, prawda? I tutaj jest dość ważna skala, która prawdopodobnie pozwoli nam uporządkować rzeczywistość. To jest to, co w latach 2010-2013 Unia Europejska badała i przedstawiła jako indeks równości płci kobiet i mężczyzn w 20 wówczas jeszcze 7 krajach Unii Europejskiej bez Chorwacji, gdzie
Zbadali to, biorąc pod uwagę takie obszary jak praca, pieniądz, wiedza, czas, władza, zdrowie oraz przenikające się nierówności wielokrotne. Kobieta, a jednocześnie osoba, która jest starsza, osoba, która jest na wózku, czyli jak to wygląda, plus przemoc, prawda? I teraz to, co wychodzi dla Polski, średnia skala to jest 54%, czyli to nie jest najlepiej dla Unii Europejskiej. We wszystkich państwach Unii Europejskiej, nawet w tych, które uchodzą za bardzo wysoko istniejącym tej skali równości, Szwecja, Dania, Finlandia, tam również dostrzega się nierówności, które wynikają tylko i wyłącznie z racji płci i nie są uzasadnione żadnymi innymi dodatkowymi elementami. W Polsce największe różnice są w dwóch obszarach, które wpływają na wszystkie pozostałe. Pierwszy obszar to jest dostęp do władzy, czyli od razu bym prosiła, żebyście Państwo się powstrzymali od takich uwag. Ale przecież mamy premier kobietę. Ale przecież jest Krystyna Pawłowicz jako posłanka, prawda? Bo rzecz nie na tym polega. Rzecz polega naprawdę na minimum tego, co można nazwać w fizyce taką wartością krytyczną, która wpływa na rzeczywistość. Nie wystarczą rodzynki, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, jak my chcemy, co jest potrzebne dla zrównoważonego rozwoju kobiet i mężczyzn. Jak ma wyglądać kwestia przeznaczenia pieniędzy w samorządach? Jak ma wyglądać kwestia budowania budżetu lokalnego? Jakie sprawy naprawdę są dla nas ważne? Dojrzali politycy przyznają, że kiedy zajmowali się, wydawało im się polityką, to kompletnie nie brali pod uwagę niczego, co dotyczyło zwykłego, codziennego życia. To było poza sferą ich zainteresowań. Jeżeli popatrzycie Państwo na to, co mówi dzisiaj biskup Hozer, który mówi o tym, że kobiety mają być uległe swoim mężczyznom, dlatego że mężczyźni myślą globalnie, a kobiety stać na to, żeby myśleć o wielu rzeczach naraz i dlatego mężczyźni powinni o wszystkim decydować, a kobiety nie. To jest nielogiczne, natomiast to idzie niesamowicie w parze z tym, co w 1883 roku w sprawie Mary Bradwell przeciwko State of Illinois powiedział Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy powiedział dokładnie to. Kobiety nie są przeznaczone do tworzenia prawa, ponieważ wolą Boga nie było, aby kobiety pisały prawo. Wolą Boga było, aby kobiety rodziły dzieci i były poddane swoim mężom. Pomiędzy 1883 rokiem i Sądem Najwyższym, a dzisiejszymi wypowiedziami biskupa Hozera w zasadzie jest pełna zgodność, prawda? Wprawdzie my żeśmy poszli 200 lat do przodu, ale ten sposób myślenia pozostał. I teraz to się przekłada na to, jak wygląda kwestia uporządkowania i kwestia przygotowania na przykład przepisów dotyczących pracy. Przepisów dotyczących zarówno czasu pracy, jak i kultury w ramach pracy, czyli jak się pracuje, na jakich godzinach się pracuje i na jakich zasadach się pracuje. I tutaj mam nadzieję, że to już pójdziemy do tego i że będę mogła to pokazać. Zaraz to sprawdzę. Ponieważ chciałabym Państwu pokazać, jak niewiele się w sumie zmieniło. Że do tego wrócimy. To jest ta sama konstytucja z 1997 roku. Ta konstytucja jest dużo bardziej uczciwa, jeżeli chodzi o nasz sposób myślenia. My w dalszym ciągu, chociaż już nie, bo panie najwyraźniej jesteście już w XXI wieku. Natomiast w 1952 roku mieliśmy powiedziane tak właśnie, kobieta ma równe prawa z mężczyzną. Tam nikt nie ukrywał. Mężczyzna jest tym wzorcem, prawda? Według tego wzorca funkcjonujemy. Natomiast dzisiaj jest powiedziane, że to jest jedno i to samo. Przez cały czas, do lat 90. głębokich, mieliśmy zapis, który moim zdaniem naprawdę ukształtował dzisiejszy sposób organizowania pracy w dalszym ciągu. Tego przepisu już nie ma, ale to dalej jest to samo. Każdy mężczyzna może wziąć
swoją niepracującą żonę na swoje ubezpieczenie. Każda pracująca kobieta może wziąć swojego męża na swoje ubezpieczenie niepracującego, o ile on jest inwalidą bądź osiągnął wiek emerytalny. I my, mówiąc o tym, że ludzie mają prawo wybierać, że sami decydują, że taka jest tradycja, że to jest naturalne, zapominamy, że w czasach obowiązywania obu konstytucji obowiązują również takie drobne przepisy ZUS-owskie, które bardzo wyraźnie mówią o tym, kto, kiedy i jak może się na coś zdecydować. Rodzina, która się decyduje, że to mężczyzna będzie siedział w domu, nie mówiąc o tym, że to siedzenie to jest tak naprawdę zasuw od rana do wieczora, prawda? Nie mówi o tym, że jego katar, już nie mówiąc o wyrostku robaczkowym i pójściu do szpitala, kosztowałby tą rodzinę tak naprawdę załamanie finansowe. Nie mówimy również o tym, że przez ten cały czas wszystkie pracujące kobiety pracują na niepracujące kobiety, mężczyzn, którzy mają żony niepracujące. I w tym samym czasie rzadko który mężczyzna pracuje na niepracującego męża, pracującej żony, bo prawie tego nie ma, prawda? To się zaczyna wtedy, kiedy zaczyna się bezrobocie. I wtedy również jest inaczej rozwiązywane. Natomiast proszę zobaczyć, jak nam się to przekłada na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, kiedy żeśmy odtrąbili z wielkim hukiem urlopy rodzicielskie i trzeba przyznać, dzisiaj w Unii Europejskiej ten temat został podjęty, ponieważ dostrzeżono, że to wszystko jest, przepraszam, ten pan nagrywa pic na wodę, fotomontaż z tą równością kobiet i mężczyzn w zakresie tego równego traktowania kobiet na rynku pracy, bo macie państwo sytuację, która nie wynika bezpośrednio z przepisów. Trzeba się wczytać. Trzeba się wczytać, bo wygląda to ładnie. Wygląda to, że rzeczywiście urlop rodzicielski jest dla obojga i że rzeczywiście oni mogą razem i mogą o czymś decydować. Natomiast jak się państwo wczytacie, to się okazuje, że zaraz, to jest powiązane z macierzyńskim. Czyli po pierwsze tylko dla tych, co mają pracę. Wszystkie te prace, tak zwane śmieciówki, bujajcie się, kochani, martwcie się o siebie sami, prawda? Po drugie, jeżeli on nie pracuje, a ona ma pracę, to ona może wziąć ten urlop rodzicielski. Ale jeżeli jest odwrotnie, to nie. Proszę mi powiedzieć, co to jest za równość? Poza tym, zobaczcie państwo na drugą rzecz. Co to jest za równość? Że jeżeli ona się zdecyduje od razu, że pójdzie na całość, to zostanie 80%. A jeżeli będą brać różnie, to 60%. Jeżeli państwo mi powiecie, że to nie ma wpływu na wiele decyzji ludzi i na to, jak oni podejmują, co jest? Tak, ale jeżeli oni będą, ja rozumiem, mogą się dzielić, czyli to może być tak samo? Jeżeli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu, to przez ten cały okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. Z tego z przepisu nie wynika. Być może się coś w międzyczasie zdarzyło? Na pewno? Natomiast przepis brzmi tak, być może został zmieniony. Jeszcze w takim razie trzeba będzie to sprawdzić. I dlaczego matka ma deklarować? Dlaczego nie rodzice mają deklarować? I dlaczego wyrzucamy tatusia z tego przepisu? Dlatego, że to nie jest tylko kwestia tego, ja to będę musiała sprawdzić, no bo z tego, co tutaj jest, to wyraźnie wynika, że kobieta, jak się zadeklaruje, dostają więcej pieniędzy, a jeśli się nie zadeklaruje kobieta, matka, to jednakże tam im wypadają różne sumy. I w praktyce, proszę mi pokazać tą akcję, poza tym, co mówił prezydent. 2 lata temu prezydent rzeczywiście, sprawdziłam to, gratulował rodzicielskich, namawiał do rodzicielskich, mówił, że to jest sensowne, czyli taki tekst puścił. A ja mu zarzucałam, że nie puszczał, więc tu się wycofuję. Natomiast wydaje mi się, że powinien to robić częściej, tak żeby to było naturalne, właśnie, żeby to było naturalne, że rodzice biorą udział w wychowaniu dzieci. Ponieważ, z czego sobie najczęściej też nie zdajemy sprawy, jest wielu mężczyzn, którzy chcieliby, ale się wstydzą, ale się boją, ale się spotykają z tym, że są traktowani jako dziwaki, którym raptem się zachciewa i raptem im odbija. Czyli tutaj jest kwestia nie tylko przepisu prawa, który w tym brzmieniu jest jednoznaczny i w tym brzmieniu jednakże jest dyskryminacyjny. Jeśli mowa jest taka, że w praktyce to tak nie występuje, no to fajnie. W praktyce to nie występuje, ale jeżeli
że co? Tak, jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to matka i tylko matka dostaje ten. Dobra, to nie będziemy się o to spierać. To też prawda. Tak, o, oczywiście. I teraz mogłabym pokazywać szereg przepisów, które mówią o tym, że namawiamy do równości. Namawiamy do równości i namawiamy do tego, żeby nie było dyskryminacji, prawda? I to równe traktowanie jest cały czas elementem, który powinien być taki sam. Natomiast chciałabym Państwu pokazać już niezależnie od tej prezentacji przykłady przepisów, które w dość istotny sposób wpływają na kulturowe postrzeganie pozycji kobiety i mężczyzny tam, gdzie się na co dzień tego w ogóle nie spodziewamy. I myślę, że to działa w sposób nie do końca uświadomiony i nie mówię, że podprogowy, natomiast bez analizowania i bez przyglądania się temu, co tak naprawdę to niesie, do jakiego stopnia to nas wdraża, właśnie wtłacza nas w pewien sposób myślenia. Jak jest spis narodowy, dwukrotny spis narodowy, który żąda, żeby pokazać, kto jest głową rodziny. Jaki to ma sens? Jaki sens mają przepisy, które mówią nam, że musimy pokazać, kto jest głową rodziny, skoro kobiety i mężczyźni są równi, prawda? I oczywiście w ostateczności, kiedy ktoś protestuje i mówi, że my jesteśmy razem, wybierają sobie tego, który zarabia więcej. Jeżeli zobaczycie Państwo na praktyki, które towarzyszą zwalnianiu ludziom, czego tutaj nie mogę pokazać, bo to nie wynika z przepisów. Praktyka wygląda w ten sposób. Nikt nie zwolni samotnej matki wychowującej dziecko, jeżeli trzeba robić zmniejszenia zatrudnienia, prawda? Natomiast każdy zwolni kobietę, która ma męża i nie zwolni jej męża, ponieważ gdzieś tam w głowie mamy zakonotowane, że on jest głową rodziny, który musi zarobić na rodzinę. A skąd nam przychodzi to do głowy, że jednakże to mężczyzna ma być tą głową rodziny? Jeżeli Państwo spojrzycie na przepisy, które mówią o tym, w jaki sposób dochodzi do małżeństwa, to kto i kiedy może zawrzeć małżeństwo w Polsce? Dwójka pełnoletnich ludzi, prawda? Co też jest pewną zmianą, bo dawniej on miał 21 lat, a ona mogła mieć już lat 18. I co dalej? Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18, jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Ja nie powiem, że w 100%, ale myślę, że w 100% jest to sytuacja, w której w grę wchodzi nie historia Roma i Julia brzuch, prawda? Ciąża. I proszę mi wyjaśnić, dlaczego, jeżeli 16-latka zajdzie w ciążę, to ona może zawrzeć związek małżeński z osobą, która ukończyła lat 18, natomiast jeżeli 19-latka zajdzie w ciążę z 17-latkiem, to nie może. Dlaczego? Jeden z moich studentów powiedział, no proszę pani, czy to wiadomo, no mężczyzna to gdzieś tak dopiero około 24 roku życia to jest dojrzały. To się spytałam, czy zgodzi się pan w takim razie, że pójdziemy na całość i że również nie będziecie panowie do 24 roku głosować, pić piwa, alkoholu, ani uprawiać seksu i bez prawa jazdy, prawda? Nie, no to oczywiste było, że nie i ja też nie byłam za tym, żeby coś takiego robić. Natomiast jeśli się tak naprawdę zastanowimy, to dlaczego 19-latka nie może podciągnąć do dorosłości, bo wychodząc za mąż, osoba, która wychodzi za mąż, staje się, jest traktowana jak osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest pełnoletnia. Czyli może decydować o sobie, może wchodzić w umowy, zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, jest traktowana jak dorosła. Dlaczego? Czy
są jakiekolwiek dobre wytłumaczenia. Poza tym, że prawdopodobnie rzeczywiście 16-latka nie jest dojrzała, tak samo jak i 18-latek nie jest dojrzała, jak i 19-latka nie jest dojrzała i najczęściej są tam jacyś rodzice, którzy muszą pomagać. Jak się przyjrzeć temu, to oczywiście to wynika z kulturowego układu, gdzie ten wiek się coraz bardziej obniża, ale myślę, że myślimy o tym, że tym osobą, która może podciągnąć człowieka do dorosłości i stworzyć rodzinę, jest figura mężczyzny. I to idzie dalej, bo jeżeli ten sprawca tej ciąży ma żonę, poszedł w długą, nie zamierza się tym wszystkim zająć, to co się dzieje z dzieckiem, które rodzi dziecko? Dlaczego kobieta, która urodzi dziecko i będzie miała kogoś, kto się z nią ożeni, nabywa prawa nie tylko do tego, żeby zawierać umowy, ale żeby decydować o swoim dziecku, a ta sama kobieta, jeżeli zostanie puszczona kantem, to jest osobą, która nie ma żadnych praw rodzicielskich do swojego dziecka, nie może decydować o sobie i nie może decydować o dziecku. I to są przepisy, które tworzymy pod tytułem dla dobra dziecka, prawda? Natomiast w gruncie rzeczy, jeżeli właśnie poskrobiemy i zobaczymy, co jest pod spodem, to widzimy daleko posunięte nierówności, które utrzymują pewne status quo niezwykle patriarchalnego systemu, gdzie oficjalnie my tego nie mówimy. Na co dzień sobie z tego nie zdajemy sprawy, a to w ten sposób funkcjonuje. I jeżeli pójdziemy krok dalej i zobaczymy, jak to wygląda na gruncie prawa karnego, no to najnowsze przepisy, znaczy generalnie również dyskusja o ustawie, o konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie byłaby tutaj tematem, który moglibyśmy rozpocząć i jeżeli będą pytania, to ja bardzo chętnie służę. Natomiast to jest charakterystyczne, że tam, gdzie mówimy o sytuacjach, w których dochodzi do nadużyć, gdzie mówimy o sytuacjach, w których dochodzi do nadużyć z takiego założenia, że ktoś ma prawo decydować i ktoś ma prawo naprawdę traktować inne osoby z władztwem decydującym również o ich dobrostanie fizycznym i psychicznym i ekonomicznym, to jest raptem krzyk, że to jest zamach na rodzinę. To zastanawia w tym sensie, że każe postawić sobie pytanie, dobrze, to jak my widzimy tą rodzinę? I wreszcie przepis, który jest mi wyjątkowo bliski, to jest oczywiście przepis dotyczący przestępstwa zgwałcenia z artykułu 197, gdzie żeśmy niedawno doprowadzili do zniesienia trybu ścigania przestępstw zgwałcenia na wniosek. Są trzy tryby w kodeksie karnym. Zasadniczym trybem ścigania przestępstw jest tryb ścigania przestępstw oskarżenia publicznego, czyli mamy podejrzenie, że jest przestępstwo, ścigamy, prawda? Drugi tryb to jest tryb prywatny, gdzie mówimy tak, no dobra, mamy coś takiego w kodeksie, ale w gruncie rzeczy to my nie jesteśmy zainteresowani. Chcecie się o to bić? Bardzo proszę. Przed wojną przestępstwem ściganym z urzędu było przestępstwo naruszenia honoru. Dzisiaj te wszystkie honorowe sprawy mówimy, ganiaj ta się sami, prawda? My się w to nie wtrącamy, ewentualnie prokurator może się podłączyć. I wreszcie trzeci tryb to jest tryb na wniosek. Czyli przestępstwo się wydarzyło, natomiast my się nie dotykamy do tego, dopóki osoba zainteresowana nie powie, proszę ścigać. I wtedy sprawa się toczy jak z oskarżenia publicznego. Generalnie ten tryb nie jest głupi, bo sytuacja, kiedy zgłaszam, że ukradziono mi pieniądze, tylko że potem się ten mieszek znajduje u mojego syna, no to się prokurator pyta, no to jak? Ma pani problem rodzinny, czy ścigamy, prawda? I tu widać, że to, co jest przestępstwem, a co nie jest przestępstwem, czasami bywa ze znakiem zapytania, ale to jest sensowne. Inny przykład, nie można zrobić operacji bez wyraźnej zgody pacjentki, pacjenta, ale zrobili operację. No i wtedy też ten ustawodawca mówi, no dobra, ale co my się w to będziemy wtrącać? Jak się operacja udała, to czy naprawdę warto ścigać? Decydujcie państwo sami. Czyli znowu pacjentka, pacjent może zdecydować, ścigać czy nie. I to jest wszystko okej. To jest, czyli tryb wnioskowy jest w porządku. Zastanawia tylko, jak spytać ludzi, jakie są przestępstwa najpoważniejsze. To leci co? Co jest najpoważniejsze? Zabójstwo. A drugie? Rozbój. Okej, to zmienia się. No.
A co dalej? Świetnie. A co dalej? No dobra, czwarte. Normalnie powinno się pojawić jako drugie, ale mamy różnorodność. Niech będzie. Czwarte. W tej sali czwarte pod względem ciężkości. Naprawdę gwałt jest mniej poważny niż kradzież? Gwałt i uszczerbek na zdrowiu, bo to trzeba równie ciężkie pobicie, ciężkie. No dobra, niech będzie. W każdym razie jedno z poważniejszych przestępstw, no nie jest właśnie. Zaraz. Dlaczego to ma być na wniosek? Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak poważne przestępstwo ma być ścigane na wniosek? A kto się ma wstydzić? A dlaczego ofiara ma się wstydzić? A dlaczego kulturowe zaszłości są takie? Dlatego, że jakby nie zachęcała, to by nie była zgwałcona. Ofiarą jest kobieta. Nie, nie. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Ten przepis, który istnieje w kodeksie karnym bez zmian od 1932 roku, jest przepisem w 1932 roku niezwykle nowoczesnym. Inne państwa dobiły do nas w latach 70., 80., 90. XX wieku. Ten przepis od początku mówił o tym, że kto gwałci, czyli kto, to zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Czyli sprawcą, sprawczynią mogła być i kobieta, i sprawca, mężczyzna. Można było dokonać tego przestępstwa, zgwałcenia na każdej osobie, czyli na osobie nieznanej, znanej, bliskiej, narzeczonej żonie i mężu, co jest bardzo nowoczesne, ponieważ w większości przypadków się to w głowie nie mieściło. Czyli proszę zauważyć, że osobą zgwałconą nie tylko może być, ale bardzo często jest również mężczyzna. Na koniec. To, co było niezwykle nowoczesne, jest i to, że niekoniecznie zgwałcenie ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z siłą fizyczną, ale mówimy również o nacisku psychicznym, czyli rozbieraj się, bo zarżnę tego psa, niech będzie, albo to jest inny, to też jest zgwałcenie, ale pod innym artykułem, ale też bierzemy pod uwagę podstęp, prawda? Jak weźmiecie Państwo działalność Zeusa, tutaj jako deszczyk, tutaj jako byk, tutaj jako łabądź, to za każdym razem jest podstęp, prawda? On się podszywa pod coś innego i to też było uwzględnione, czego na przykład nie ma w szwedzkich przepisach, dopiero po Assange'u zrobili takie przepisy. Czyli bardzo nowoczesny przepis, a Państwo mówicie dalej tekstem, który jest jakże charakterystyczny. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy ustawodawcą, cwanym gapą, chcemy mieć na użytek kobiece ciała i wystarczy, że im mówimy, to twoja wina. Ty się masz wstydzić. Czyli państwo się godzicie również na to, żeby ludzie, większość ludzi nie gwałci. Większość mężczyzn i kobiet nie gwałci. Większość mężczyzn jest gwałcona też przez innych mężczyzn. Do rzadkości należą przestępstwa zgwałcenia popełnione przez kobiety, ale też się zdarzają. Większości nie gwałcimy, ale zostawiając prawo do tego, żeby to ofiara decydowała o tym, czy się będzie ścigać, choć wiemy, że przestępstwo zostało popełnione, tak naprawdę godzimy się na to, chrzaniąc o tym, jak to przeciwdziałamy popełnianiu poważnych przestępstw, że poważni przestępcy plączą się po nowym świecie. Chodzą po ulicy, nic się im nie dzieje i jeszcze mogą mówić, sama chciała, sama się prosiła, prawda? Czyli dlaczego osoba pokrzywdzona ma się wstydzić? Ale dlaczego my piętnujemy nie sprawcę, tylko ofiarę? To samo jest zmówienie. Piętnowana zwykle w zakładzie pracy. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli chodzi o proces. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest jeden z przepięknych przykładów, to znaczy bardzo tragicznych, ale przepięknych przykładów, jak działa system takiego wychowania do podporządkowania i do przerzucenia odpowiedzialności na osobę, która tej odpowiedzialności wziąć nie może. Przestępstwo zgwałcenia jest dlatego takie piękne, bo ono pokazuje w teorii, prawda, że nie można przerzucić odpowiedzialności na osobę, która jest pokrzywdzona, bez względu na jej płeć. Bo na tym ono polega, że do zgwałcenia dochodzi, ponieważ nie ma woli na zbliżenie. Natomiast ta cała kulturowa otoczka
ma oczywiście mnie jako ustawodawcę, jeśli jestem chłopem i decyduję o tym, jak to ma tutaj wyglądać, to ja nie będę chciała być brana pod uwagę jako ewentualny sprawca, prawda? W związku z tym tak to ustawię na poziomie kulturowym, proszę zobaczyć, ale i ustawowym, że powiem, martw się o to ty sama. Niech się martwi ofiara. Natomiast ja muszę wtedy przyznać, ja potrzebuję jakichś kryteriów, według których stwierdzę, że doszło do zgwałcenia. Bo od XVII wieku, wprawdzie w Anglii, ale macie państwo uzasadnienia, które mówią, że to jest takie przestępstwo, gdzie najłatwiej rzucić oszczerstwo na najuczciwszych, prawda? Ci najuczciwsi to będą tutaj ci panowie, te oszczerstwa to będą rzucane przez te sprawczynie i dlatego trzeba po trzykroć uważać. Ale tak naprawdę to musicie państwo powiedzieć, no dobra, ale w jaki sposób ja mogę stwierdzić, że doszło do zgwałcenia? W jaki sposób możecie państwo stwierdzić? Jakie kryteria będziecie brali pod uwagę? No, my mówimy tak, przemocą psychicznym bądź też tym podstępem. No to co zazwyczaj się bierze pod uwagę? No tak, najlepiej, żeby ona była prawie trup albo trup, to wtedy nie ma wątpliwości, prawda? Że mieliśmy do czynienia z przestępstwem. I rzeczywiście, jak jest zgwałcenie z zabójstwem, to sprawa prosta i wtedy nawet działamy, bo jest zabójstwo. Jeżeli nie, to dobrze, żeby była mocno poduszona, ciężko pobita i najlepiej pokrwawiona, bo jeszcze wcześniej to żeśmy żądali, żeby ona się cały czas opierała. Od początku do końca, bo myśl była taka, no może na początku to się opierała, ale potem, no skoro miała szansę, prawda? Więc to myślenie zakładało, że w gruncie rzeczy uczciwa kobieta w orzecznictwie, w kodeksach, nie, przepraszam, nie w orzecznictwie, w komentarzach do kodeksów na ten temat napisano tylko w 1932 roku. Naprawdę już później się tym nie zajmowano, bądź przepisywano to, co w 1932 roku napisano i tam uzasadniano ten tryb wnioskowy tym, że no a jeśli ona się napiła i może się zawstydzić, czyli wstyd rzeczywiście się pojawił, prawda? Tylko, że jak ona się napiła, to też powinno przyjść do głowy temu ustawodawcy, że w takim razie to jest ten moment, który mówi o podstępie. Bo nie ma możliwości na to, żeby osoba powiedziała, czego ona chce. Ale pytanie jest, czy osoba w ogóle może powiedzieć, czego ona chce. Skoro całość jest zbudowana na teorii wolności seksualnej. Ta wolność seksualna polega na tym, że możecie państwo się drzeć, nie, nie chcemy, nie, nie. I to ma być słychać, prawda? Mogłabym pójść dalej, bo strasznie lubię to przestępstwo i opowiadać o tym, jak to było w czasach biblijnych, ale się powstrzymam. Natomiast oczywiście ten tępy wymiar sprawiedliwości, który potrzebuje jakichś dowodów, no musi mieć te kryteria i wszystko, co temu przeczy, czyli no jak była ubrana, jak wygląda, jak się zachowywała, gdzie poszła, czy się przytuliła, czy się uśmiechała, no to chyba nie, no to już tego tutaj nie ma. I teraz to, co się zmienia, to, co się już zmieniło, czego my żeśmy nie dostrzegli, bo żeśmy dostrzegli tylko to, przyjmując konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, że musimy znieść tryb wnioskowy. Żeby nie było wątpliwości, jesteśmy obok Rumunii, która ma tego trochę i Węgrzech, którzy mają tylko tego trochę, nie tak jak my, jedynym takim państwem, gdzie się ścigało przestępstwo zgwałcenia na wniosek. To jest ewenement i to jest prymitywizm. Znieśliśmy to. Natomiast w dalszym ciągu, jeżeli państwo popatrzycie na to, jak przeciwdziałamy przestępstwu zgwałcenia, to mniej więcej wygląda tak, że na stronach policji macie państwo naprawdę dość dużo zrobione, aby się postarać, żeby zgwałceń nie było. I policja, działając w dobrej wierze, mówi do państwa w ten sposób. Nie mówi do państwa, mówi tylko do kobiet. O zamiarze wyjścia z domu, miejscu zabawy, przewidywanej trasie oraz terminie powrotu poinformuj zaufaną osobę. Będzie to pierwsza osoba, która rozpocznie poszukiwanie, gdy nie powrócisz do domu w określonym czasie. Nie akceptuj jazdy windą z nieznajomymi. Dymaj na piechotę. Nigdy nie chodź na skróty, trzymaj się miejsc uczęszczanych i dobrze oświetlonych. Jasne, w związku z tym, jak nie działają lampy, siedź w domu. Po zmierzchu ze sobą noś latarkę i pewnie jeszcze łom, czyli
Drogie panie, wszystkie powinniście mieć tak jak ja plecak. Podróżując środkami lokomocji miejskiej, siadaj zawsze w grupie kilku osób lub blisko kierowcy. Samotne spacery wykluczone. Jak widać, tak jakby kierowca nie mógł zrobić wam krzywdy. Nie podróżuj pociągiem w pustym przedziale. Jasne, proszę do tłoku i najlepiej do nieumytych grupie. Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną osobę. Piechota zawsze dobrze służy. Nie korzystaj z tak zwanych okazji. Jeżeli stałaś się ofiarą, krzycz, wzywając pomocy, pali się. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to państwo przeczytacie 3 razy, to zobaczycie, że nigdzie tu nie jest napisane. Po pierwsze, nie gwałć. I skierowane do mężczyzn. Po drugie, jeśli uważasz, że jesteś niebezpieczny, noś ze sobą gwizdek i ostrzegaj. Po trzecie, poproś kolegę, żeby poszedł z tobą i na pewno nie wsiadaj do windy. Nie wchodź w ciemne alejki, nie wychodź z domu po zmierzchu i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie nie ma tego przekazu, który jest podstawowy. I teraz to, czego żeśmy nie dostrzegli i to, że żeśmy tego nie dostrzegli, nie jest przypadkiem, bo nie mamy jeszcze naszych głów nastrojonych na te właśnie fale. To jest to, że konwencja, którą żeśmy przyjęli, zmieniła treść. Od czasów MC przeciwko Bułgarii, który to został wyrok wydany w Europejskim Trybunale Praw Człowieka na podstawie konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, sprawa MC przeciwko Bułgarii dotyczyła młodej dziewczynki, która z kolegami swojego brata wracała z dyskoteki do domu. Oni ją mieli zawieźć do domu, zamiast tego zawieźli ją nad jezioro, gdzie najpierw 3 pierwszych ją zgwałciło. I ona nie krzyczała, ona była w stuporze, ona nic nie robiła. Ona była przestraszona, cicha, płacząca, prosząca, żeby ją odwieźć do domu. Zamiast tego zawieźli ją do innego domu, gdzie 3 innych znów odbyło z nią stosunki seksualne. Każdy sąd w Bułgarii, który rozpatrywał tą sprawę, rozpatrywał ją na podobnych przepisach, jak są w Polsce. Przemoc? Nie było przemocy. Podstęp? Nie dostrzegli. Przymus psychiczny? Nie. Ona nic nie mówiła. I wtedy po raz pierwszy Europejski Trybunał spytał, przepraszam, a w którym momencie ona powiedziała entuzjastycznie, tak, ja tego chcę? W którym momencie sprawcy usłyszeli, chcę tego? I to jest przerzucenie wajchy w drugą stronę. Dopóki nie ma wyraźnego tak, które jest powiedziane bez przymusu, bez przymusu psychicznego, fizycznego, ale też przy pełnej autonomii i integralności osoby, nie możemy zakładać zgody. Czyli tak naprawdę niewiele się zmienia. Natomiast teraz argumenty, jak ona jest ubrana. Ona może być ubrana w krótką spódnicę, z biustem wywalonym na wierzchu, z dużym makijażem i nawet mieć ochotę na podryw. Tyle tylko, że to ona decyduje, kogo podrywa. Ten ktoś może się na to zgodzić, bądź nie. I ona oczywiście też nie może przekraczać jego granic. Natomiast sam fakt, że ktoś wygląda na fajną laskę, nie jest argumentem, który można tłumaczyć jako wolę tego, żeby być... No właśnie. Dopóki nie ma autonomicznego tak, nie ruszamy. To jest sprawa... Już będę kończyła, tylko że... Już dawno powinnam skończyć? To jeszcze... Bo pokażę państwu, z czym jeszcze to się wiąże, co pozwoli mi powrócić do tego zdrowia i w mniejszym stopniu do prawa pracy. To się wiąże oczywiście z lekceważeniem przepisów, które nie mają zbyt wiele do czynienia z prawem karnym. Natomiast zaczynają się w prawie karnym. Od kiedy można współżyć z dziećmi w Polsce? Z dziećmi. Od kiedy można z małymi dziećmi współżyć seksualnie? Nie ma, naprawdę? Od kiedy można posuwać dzieci w kraju nad Wisłą? Od 15 roku życia. Nie, proszę pani. Nie. Dziadyga, który ma 60 i 40 i 30 i 25 i 18 skończone,
może współżyć z dzieckiem, które ukończyło lat 15. Nie można współżyć z dziećmi, które są poniżej tego wieku. Dzieci, które ukończyły lat 15 i dalej są dziećmi do 18 roku życia, są otwarte na rynku seksualnym bezkarnie. Bezkarnie. Natomiast w tym samym czasie obowiązują oczywiście przepisy, które mówią o tym, biorąc pod uwagę autonomię seksualną, która już, to znaczy konwencja wejdzie w życie w Polsce od 1 sierpnia, ale my się powinniśmy do tego znacznie wcześniej przygotować. Czyli mając na uwadze autonomię seksualną, mamy również na uwadze autonomię i integralność człowieka. Czyli mamy na uwadze to, że dziewczynki i chłopcy powinni wiedzieć, kim są. I te wszystkie awantury przygłupie o seksualizacji dzieci, przy wychowaniu seksualnym są niepoważne, bo oczywiście nikt nie mówi o tym, że trzeba tam opowiadać o pozycjach seksualnych. Ja nawet nie wiem, czy dorośli się na tym znają, czy dzieci nie są w tym lepsze. Natomiast mowa jest o tym, żeby na przykład nauczyć dzieci myśleć, mówić, czego chcą, wiedzieć, kim są. I jednocześnie mamy ustawę od 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która mówi o tym, że prawa reprodukcyjne są podstawowym dobrem człowieka i zakładają odpowiedzialność w zakresie planowania zarówno swoich potrzeb prokreacyjnych, jak i związków bliskich. Czyli tak naprawdę tutaj jest powiedziane, że skoro od 15 roku życia można używać dzieci do seksu, to będzie to używanie dzieci do seksu, o ile one nie są przygotowane do tego, żeby wiedzieć, kim jestem, czego chcę, jak się to wszystko ma do rzeczywistości, w której się znajdują. Badania izdebskiego profesora pokazują, że małe dziewczynki, które kończą 15 rok życia, najczęściej nie wiedzą, że mogą powiedzieć nie. Myślą, że nie wypada odmawiać, bo trzeba dać dowód miłości. A poza tym trzeba być cool i trzeba się podporządkować grupie, a wtedy w tym wieku najbardziej chcemy się podporządkować grupie, nie chcemy się wyróżniać. W związku z tym chłopcy myślą, że oni też muszą być gotowi 24 godziny na dobę i są tacy, którzy w wieku lat 16 są chorzy z przeżarcia się niebieskimi pastylkami, tak zwaną Viagrą. A w rzeczywistości, kiedy ich spytać, oni wcale by nie chcieli. Czyli chłopcy niekoniecznie chcą, dziewczynki nie wiedzą, że mogą powiedzieć nie. Co więcej, jeśli byśmy mieli do czynienia i pewnie mamy dość często z sytuacją, że to jednak jest wielka miłość i że to jednak jest pierwsze uczucie, chociaż prawda jest taka, że im więcej ludzie wiedzą, tym później zaczynają wchodzić w relacje seksualne, bo właśnie wiedzą pewnie, że też nie muszą albo lepiej wiedzą, czego chcą. To też ważne jest w przypadku dziewczynek, żeby umiały powiedzieć, czego chcą i jeśli chcą, to żeby wiedziały, że nie są dziwkami. Bo tutaj miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach pani doktor Pawłowskiej, która, pozwolę sobie zapożyczyć, że jeżeli chodzi o, jakie są słowa brzydkie na chłopców, którzy mają duże powodzenie u kobiet? Dziwkarz jest naprawdę takie słowo? Świetnie. A jeszcze jakieś inne? Dziwkarz pochodzący od dziwki. Don Juan jeszcze sobie powiedzmy, ale nie wiem, czy bycie Don Juanem to jest, nie jest. A jakie są pojęcia, które określają dziewczynki, które mają duże powodzenie u chłopców? Szmata, zdzira, kurwa i tak dalej, prawda? To cała lista jest, czyli tutaj też te kulturowe uwarunkowania pokazują, jak to wygląda, natomiast to jest przykład czegoś, gdzie trzeba pamiętać, no i co z tego, że mamy przepisy, skoro w ogóle nie robimy nic, aby one funkcjonowały. Zarówno jeżeli chodzi o zapobieganie niechcianej ciąży, jak i jeśli chodzi na przykład o stan zdrowia. Od 15 roku życia, i tu dalej będę używała tego słowa, można używać dzieci do seksu, ponieważ człowiek, który może sam o sobie decydować, to jest człowiek, który może zadbać w sposób odpowiedzialny o swoje zdrowie. A jak dziecko może odpowiedzialnie zadbać o swoje zdrowie? Jeśli mu się trafią rodzice, którzy pójdą z nim do lekarza, no to może ma jakieś szanse. A jeżeli mu się tacy rodzice nie trafią, bądź nie ma dobrej komunikacji, bądź się wstydzi, bądź nawet poszedł do pani pielęgniarki w szkole, jeśli takie są, ale chyba już nie ma za bardzo,
to niewiele zmienia. W którym momencie dziecko, które może prowadzić aktywność seksualną, może naprawdę zadbać o swoje zdrowie? Macie Państwo ustawę o planowaniu rodziny, której nie przestrzegamy, i macie Państwo ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który w artykule 32 mówi, że oczywiście możecie przyjść do lekarza, jeśli jesteście pełnoletni. Dopóki dzieci nie są pełnoletnie, pozbawiamy je całkowitej ochrony. Oczywiście mogą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki kupić prezerwatywy. Ale jeśli chłopiec nie założy prezerwatywy, to dziewczynka może sobie tą prezerwatywę nadmuchać. Natomiast prezerwatywa to nie jest zdrowie. Prezerwatywa to nie jest wizyta u lekarza i to nie jest odpowiedzialne branie odpowiedzialności za siebie w warunkach, w których państwo przyzwala na praktyki. I ja nawet nie mówię o tym, że to należałoby zmienić, chociaż prawda jest taka, że podpisaliśmy ustawę o cyberprzestrzeni, która wymaga od nas, abyśmy, ale żeśmy jej chyba jeszcze nie ratyfikowali, która wymaga tego, żeby to było w artykule 9, żeby współżycie seksualne zaczynało się od 16 roku życia. I ten wiek zgody na współżycie seksualne jest w różnych państwach bardzo różny. My tutaj mówimy, ale tradycyjnie w Polsce. To znaczy, że tradycyjnie w Polsce można dziecko używać do seksu, ale nie można pozwolić, aby to dziecko zadbało o siebie. To jest wykorzystywanie tak naprawdę dziecka i to jest, się dzieje na zasadzie przepisów, które istnieją w Polsce w tym samym czasie. I nie powiedziałam o dwóch rzeczach, które dotyczą języka i które dotyczą techniki. Technika legislacyjna wymaga, abyśmy brali pod uwagę istniejące przepisy i one mają ze sobą współgrać. Czyli jeśli by naprawdę nam zależało na dziewczynkach, na ich stanie zdrowia, na tym, aby mogło sobie decydować, to byśmy zadbali o to, aby przepisy, które mówią o planowaniu rodziny, nie były pustym dźwiękiem na papierze, który nie funkcjonuje w praktyce i nie były tak dalece rozłażące się, jeżeli chodzi o możliwość zadbania o swoje zdrowie. Bo prawda jest taka, że nie dbamy o zdrowie dzieci, nie dbamy zwłaszcza o zdrowie kobiet, dziewczynek i pozwalamy na to, żeby były wykorzystywane. I może ja się tutaj zatrzymam, albo jeszcze powiem tą ostatnią rzecz, której jest bardzo wiele przepisów, które mówi o tym, że również język przepisów powinien być wolny od seksizmu. I to są zalecenia, rekomendacje z lat 90., a więc przed czasem, kiedy żeśmy nawet pisali naszą konstytucję. I w tych zaleceniach jest bardzo wyraźnie powiedziane, że przepisy mają być skierowane w równym stopniu do kobiet, jak i do mężczyzn. U nas wszystkie przepisy są skierowane do mężczyzn, włącznie z tym, że w ustawie o policji policjant jest w ciąży, w ustawie o funkcjonariuszu więziennym funkcjonariusz, który bierze urlop macierzyński i funkcjonariusz, który rodzi, prawda? Więc tam queerowania jest od groma. Natomiast to pokazuje poziom lekceważenia, to jest poziom lekceważenia, bo skoro nie dowidzimy, to znaczy, że lekceważymy, który, wracając do początku, bierze się z tego, że jednakże nie do końca wypełniamy treść artykułu 33 Konstytucji i w zakresie, który dotyczy władzy i możliwości wpływania na treść tych przepisów, idzie nam to kiepsko. I już zupełnie ostatnie zdanie, bo nie powiedziałam o drugiej sferze. Druga sfera dotyczy wolnego czasu. Największa rozpiętość poza władzą i dostępem do władzy, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn w Polsce, to jest dostęp do wolnego czasu. Jeżeli zapytać, co dla kobiet jest ważne, to czas wolny jest na ostatnim miejscu. Kobiety go nie mają. Dwa, ten niewielki, który mają, nie potrafią z niego korzystać. Czyli to nie jest tak, że to my personalnie mamy kłopoty z tym, że nie umiemy odpoczywać, że idzie nam to kiepsko. To jest problem strukturalny, że nie ceni się tej grupy ludności, a w związku z tym nie przywiązuje się wagi do tego, żeby zagwarantować kobietom wolny czas. I to jest druga rzecz, która się przekłada na wszystkie inne pozostałe elementy, również takie, które dotyczą możliwości kumulowania dóbr finansowych i korzystania z tych dóbr. Ja wiem, że ja nie powiedziałam jeszcze bardzo wielu rzeczy, ale może się tutaj zatrzymam, bo może będą pytania i może będzie dyskusja. Zapraszamy do zadawania pytań. Ja mam pytanie, bo oczywiście ja się zgadzam z tymi wszystkimi. Nie trzeba.
postulatami równościowymi absolutnie się zgadza. Natomiast mam kłopot z tymi przepisami, które są de facto nierówne, ale w moim mniemaniu stanowią jakby pewien feministyczny postulat, bo służą temu, żeby prawa kobiet nie były naruszane. I tak wrócę do tej kopalni, bo to jest taki, to daje do myślenia, tak? Że z jednej strony chciałabym, żeby prawo pracy jakby było jedno dla wszystkich. Na to się oczywiście nakłada ten faktor macierzyństwa, który wszyscy respektujemy. Ale są jeszcze takie czynniki jak predyspozycje fizyczne, wydajność pracy itd. I wydawałoby się, że te przepisy, które mówią, że kobiety nie mogą pracować w kopalniach, w gruncie rzeczy służą kobietom, podobnie jak parytet, kwoty, suwa itd. Że to jest, są elementy nierównościowe, które mają wymusić równość w pewnym sensie. Tak? To znaczy parytet, suwak to są elementy, które od 2003 roku w takim dokumencie, który mówi o zrównoważonym uczestnictwie kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych, a wcześniej jeszcze w dokumentach z lat 50., które mówią o politycznym uczestnictwie, o uczestnictwie kobiet w życiu politycznym, są wymagane właśnie dlatego. Przepraszam, czy coś z pań głowami jest nie tak? Czy jesteście w głowie niepełnosprawne? Czy nie potraficie myśleć rozsądnie? A czy raptem przez 100 lat nastąpiła jakaś niesamowita zmiana waszych mózgów w porównaniu z tym, co było 100 lat temu? 100 lat temu mieliśmy doskonałe, jeszcze nie minęło 100 lat, odkąd kobiety biorą udział w wyborach, prawda? 100 lat temu mieliśmy setki stron zapisanych o tym, jak to pań głowa jest niezdolna do tego, żeby czynić racjonalne wybory. W związku z tym nie ma się co dziwić, że kulturowo jesteśmy przekonani, że z kobietami jest coś nie tak i się nie nadają. A jak się nadają, to nie chcą. A jak chcą, to tylko dlatego, że ich mąż do tego skłania. Stąd też te wszystkie elementy, które mówią o parytecie, mają dwa znaczenia. Po pierwsze, ludzie mają prawo do tego, żeby móc wybierać, a więc żeby na listach byli przedstawiciele zarówno jednej, jak i drugiej płci. A po drugie, mają zmusić nas do tego, żebyśmy się przyzwyczajali do obecności jednych i drugich, bo w przeciwnym razie korzystamy tylko z połowy potencji. To jest jedna rzecz, czyli parytety, listy, wymóg, żeby kobiety były również na listach tych spółek wszystkich, te 60% lepiej wykształconych niż 40% mężczyzn, które kompletnie nie decydują o tym, co się dzieje. I Hozer powinien sobie zdawać sprawę z tego, że wielkie krachy, które znosimy cały czas i ponosimy ich konsekwencje, są właśnie zrobione przez tych globalnie myślących mężczyzn o swoich przede wszystkim interesach, prawda? I że brak racjonalnego pomyślunku jednych i drugich, no to wpływa. To nie jest tak, że mężczyźni są źli, natomiast jeżeli się korzysta z połowy potencjału, to się ma tylko połowę efektu. I to jest, szczerze mówiąc, takie, a teraz wracając do kopalni, wie pani, ja nie jestem pewna, czy by się nie dało uniknąć bardzo wielu tragedii w tych kopalniach, gdybyśmy pracując uwzględniali zasady, które towarzyszą temu, gdybyśmy się nie pozwalali sobie na zachowania nieodpowiedzialne, brawurę, które być może to brawura bierze się bardzo często z tym, że musi to mężczyzna pokazać, że jest prawdziwym menem. Jeśli się przeanalizuje, jak się to odbywało, w jakich momentach się zdarzało, to widać, że ten element takiego machizmo wymuszonego, który często jest tak naprawdę pod pretekstem machizmo, działa chęć zarobienia na ludziach i na ich bezpieczeństwie, wcale nie jestem pewna, czy w efekcie byśmy nie ochronili ludzi i czy byśmy nie mieli lepszych wyników. To jest raz, a dwa, jestem pewna. Po roku akcji
dziewczyny na Politechnikę, mamy ponad 20% więcej kobiet na Politechnice. Że jeżeli chodzi o umiejętności techniczne i o efekty tych umiejętności technicznych, również w górnictwie i być może o pomyśleniu o tym, w jaki sposób wydobywać węgiel, nie zanieczyszczając środowiska, że to znów może przynieść tylko pozytywne efekty. Jak można mówić o tym, że górnictwo jest naszym największym skarbem, jeżeli w międzyczasie mamy najwięcej, naprawdę, o czym się nie mówi, najwięcej poronień i najwięcej dzieci z uszkodzeniami rodzonych na Śląsku, ponieważ w tym samym czasie nie dbamy o środowisko i o to, żeby to wszystko zabezpieczyć. I to się bierze z tego, jeżeli jesteśmy nastawieni na jedno, nie widzimy tych wszystkich pozostałych spraw. I na pewno nie będzie tak, że same kobiety i mężczyźni to załatwią. Pewnie trzeba będzie włączyć w to również grupy ze względu na ich dodatkowe cechy, bo my siedzimy w Polsce, gdzie póki co nie ma problemu. Tu wszyscy na tej sali są biali, prawda? Natomiast to nie jest tylko kwestia płci. To jest jeszcze kwestia rasy. To jest również kwestia wieku, pochodzenia społecznego, ewentualnej religii, które wpływa na to, jak bardzo to bywa różnicujące. Natomiast wszystkie uzasadnienia, które zmierzają do tego, żeby uzasadnić, że ktoś jest lepszy od tych pozostałych, powinno nam dzwonić i naprawdę rodzić pewne wątpliwości, o co, czy to chodzi o lepszość, czy to chodzi o pewne interesy. Chciałam zapytać, bo pani mówiła na samym końcu o tym, że kobiety nie mają wolnego czasu. Zastanawiam się, jaki wpływ na to ma nieopłacana praca kobiet w domu. Zasadniczy. To jest to, że to jest oczywiście efekt tego, że pod pretekstem tej uświęconej tradycji dbania o ognisko domowe, nie mówimy, nazywając to opiekuństwem, nie mówimy, że jest to wysoce nieopłacana praca kobiet, na którą poświęca się znacznie więcej czasu. I teraz to jest również efekt tego, dlaczego tak mało kobiet jest na szczycie. Czyli zła organizacja pracy, a nie brak zdolności kobiet, wpływa na to, że jeżeli coś, co można zrobić przez 3 godziny, robi się przez 5 bądź 7 godzin, to oczywiście wyrzuca się z tej grupy tych ludzi, którzy muszą zadbać nie tylko o pracę, ale również o bliskich, o utrzymanie małych, starych, zagwarantowanie jedzenia i paru innych rzeczy. I to najczęściej robią kobiety. Więc tutaj chodzi o to, żeby zarówno efektywność pracy doprowadzić do tego, żeby można było dać kobietom i mężczyznom pracę, ale trzeba pomyśleć i o tym, że te obowiązki domowe, tradycyjnie przypisywane do kobiet, też powinny być dzielone. Ja się tak zastanawiam właśnie nad tym problemem, słucham tej dyskusji, tego co pani powiedziała. I zastanawiam się nad taką rzeczą, czy to nie jest kwestia edukacji, czy nie powinno się zacząć od dołu, w podstawówce, zacząć tym dzieciom mówić, jakie mają prawa, dlatego że my żyjemy w określonym światopoglądzie. I się w nowym elementarzu to dalej czyta gazetę. No właśnie. Czyli po prostu zacząć pierwszej pracy podstawówki i przeciągnąć, tak jak mamy, nie wiem, przysposobienie obronne kiedyś. A edukacja seksualna, przygotowanie do życia w rodzinie. Mogę poprosić? To znaczy, ja przyznam szczerze, że mnie edukowano inaczej. Ja widzę ogromny regres w porównaniu z tym, co było, kiedy ja byłam mała. Jak ja byłam mała, to wprawdzie też dostałam w 5. klasie 2 na okres za to, że odmawiałam
gotowania sałatek cały czas na pracach technicznych, które chłopcy zjadali, a chłopcy w tym czasie robili ciekawe rzeczy w drzewie, ale poza tym był bardzo jasny komunikat, że chłopcy i dziewczynki mogą wszystko to samo i nie było jeszcze komputerów, czyli nie było klas dla chłopców z komputerami i dla dziewczynek z szyciem i wyszywaniem. I generalnie myślę, że w tamtym okresie czasu my żeśmy niesamowicie zyskały poprzez, przynajmniej ja to widzę, że zyskałam ogromnie, bo rzeczywiście kupiłam ten kit, że jesteśmy równi i że wszystko możemy. I jednakże dyskurs, który wówczas obowiązywał, nie pozwalał wykluczać kobiet. Nie pozwalał wykluczać kobiet na poziomie politycznym, co nic za wiele nie oznaczało, ale przynajmniej była ta teoretyczna wiedza, że to wolno. Na pewno przerywanie ciąży nie jest dobrym sposobem zapobiegania ciąży i nie jest dobrym sposobem planowania rodziny, natomiast nie było takiego założenia, że ktoś inny może panować nad płodnością kobiety. I trzeba pamiętać, że ten, który sprawuje kontrolę nad płodnością, sprawuje kontrolę nad życiem człowieka. I w dzisiejszych czasach kobiety są pod tym względem całkowicie zniewolone i pozwalamy sobie na to, żeby prowadzić rozmowę, gdzie kobietę się sprowadza do roli reproduktora i do obowiązku rodzenia bez względu na wszystko. I proszę zauważyć, że naprawdę to nie jest kwestia świętości życia i traktowania życia z szacunkiem, bo gdyby tak było, to by musiała temu towarzyszyć również rozmowa i bardzo silny dyskurs, który byłby jednakże dyskursem pacyfistycznym i nie przekładającym się na to, aby największe środki w budżecie przekazywać na coś, co się nazywa ochroną, a co przecież w gruncie rzeczy jest środkami do mordowania ludzi. I nie jesteśmy w tym wyjątkiem, bo oczywiście przed nami jest Związek Radziecki, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny i Francja, ale my też jesteśmy krajem, który dość mocno uczestniczy w produkcji broni i ta produkcja bomb kasetonowych chyba w dalszym ciągu nam wisi, a od tego najwięcej dzieci ginie, więc to wszystko jest zakłamane niesamowicie i sprowadza się do właśnie zniewolenia tej grupy ludzi, która jest potencjalną grupą do rodzenia, ale też i do zniewolenia tej drugiej grupy, którym się wciska kit nacjonalistyczny, a nie patriotyczny, bo to ma być element, który ich przygotowuje do tego, żeby ewentualnie byli dobrym mięsem armatnim. I nazywanie tego po imieniu spotyka się z ogromnym oporem. Ja tutaj miałam przykład tego, jak w ciągu kilkunastu godzin zdjęto pomnik w Gdańsku. Obok pomnika czołgu postawił jakiś młody student pomnik kobiety gwałconej przez żołnierza, prawda? I to się okazało nie do przyjęcia w przestrzeni publicznej. I mnie się nie podobało, że ten żołnierz nosił czapkę z gwiazdą czerwoną, bo symbolizował Rosjanina, jako że tak naprawdę te gwałty i zniewolenia ludzi słabszych, w tym kobiet i dzieci, dokonują na każdej wojnie wszyscy armijcy, zarówno ci, którzy zwyciężają, jak i ci, co są zwyciężeni. Natomiast takiej mowy nie mamy. Do dzisiejszego dnia nie mamy składanych wieńców pod pomnikiem nieznanego żołnierza, kobietom i dzieciom, i dobrze, i mężczyznom, którzy zostali zgwałceni na wojnie, bądź zgwałceni na śmierć, prawda? Czyli o tym się nie mówi. I w tym sensie jest gorzej. Natomiast jak wyglądają podręczniki do życia w rodzinie, to w tej chwili jest zrobiona analiza, która kiedy się ukaże? W przyszłym roku się niestety ukaże, natomiast takich tekstów nikt nam w PRL-u naprawdę nie wciskał. Nikt nie wciskał kobietom tekstu pod tytułem, do czego one się nadają, kim mogą być, i nie porównywał zapobiegania ciąży i brania środków antykoncepcyjnych do niszczenia życia ludzkiego. Nie było tego. Raczej dziewczynki wiedziały, że mogą być Jeryszkową. I jak najdalsza jestem od tego, żeby chcieć powrócić do PRL-u. Natomiast kobiety na zmianach straciły, a nie zyskały. Próbujemy. Ja już nie mówiąc dlaczego, ale tak mi się w życiu złożyło, że w latach 80. przez rok uczyłam przysposobienia do życia w rodzinie. W ogóle nie byłam przygotowana, no ale to wynikało z jakichś tam etatowych spraw. Ale chciałam być bardzo dobra w tym, więc się przygotowywałam. I założenia programowe i materiały, które ja dostałam, naprawdę mogłyby być w tym obszarze, też nie pamiętam, bo jestem w podobnym wieku. Nie pamiętam, nie mówię, że było dobrze, ale mogłyby być wzorce do przysposobienia do życia w rodzinie dzisiaj.
w latach 80. o podziemiu aborcyjnym, o tym, to, że ten 56 rok był wyzwoleniem dla kobiet do decydowania, a jednocześnie z mocnym akcentem nierozpoczynania nieumyślnie życia, współżycia wczesnego, a jednocześnie z informacją o środkach antykoncepcyjnych, o możliwościach. Także naprawdę to mogłoby być dzisiaj wzięte. Jest w tej chwili, w zeszły poniedziałek byłam na konferencji z lekarzami, którzy mają różną wiedzę, ale jedna rzecz, która została przez nich w sposób alarmujący zgłoszony, mamy do czynienia naprawdę z epidemią zachorowań na raka gardła ze względu na stosowanie seksu oralnego i nieprzestrzegania szczepień i higieny zdrowotnej, jeżeli chodzi o ten wirus HPV. I to jest w tej chwili już na poziomie poważnego zagrożenia, nie mówiąc o tym, że również to samo jest zagrożenie, jeżeli chodzi o stosunki seksualne, nieoralne, tylko nie, o analnych nie było akurat mowy, tylko waginalne, tak. Natomiast to jest sfera, o której się nie mówi, dlatego że się zakłada, że dzieci tego nie robią. I w Polsce rzeczywiście to współżycie seksualne w badaniach przynajmniej profesora Izdebskiego wygląda na to, że się zaczyna później, bo dopiero w 16, 17 roku życia, natomiast w porównaniu z poprzednimi latami się obniża, a nie podwyższa. Czyli ten poziom hipokryzji, z którym mamy do czynienia, naprawdę dzieciom nie służy, a jednocześnie traktowanie sfery seksu jako sfery takiej zakazanej i niesamowicie ekscytującej sprawia, że rzeczywiście mówimy o tym w sposób, który ma podbijać emocje, a ma niewiele wspólnego z tym, co naprawdę się za tym kryje. Ja poważnie uważam, że przede wszystkim za tym się kryje dobra wiedza etyczna i sporo wiedzy filozoficznej i nauczenia młodych ludzi myślenia i kształtowania samoświadomości. Natomiast pytanie jest, czy nam na tym zależy. Jeżeli nam zależy, to jaką drogę widzi Pani, żeby w miarę szybko zrealizować? Tak się składa, że jestem dość inaczej myśląca niż większość w moim środowisku. W związku z tym przypinane są łatki nawet przez kobiety, że jestem jakąś dziwną nawiedzoną. Jeżeli mówię, że ja na coś nie wyrażam zgody i koniec, nie dyskutuję. I teraz pytanie. Dobrze, jestem w różnych środowiskach. I co dalej? Co jedna osoba może? Przypuszczam, że osoby, które tu przyszły, mają też potrzebę pójścia jakąś drogą. A więc myślę, że można na coś się umówić, uchwalić jakieś cykliczne spotkania. Wyczytuję wszystko, co Pani ma. Pisze na Facebooku, nie tylko na temat kobiet, ale powiem wprost, że jest mi tego dużo za mało. Owszem, wysyłam linki i wysyłam tysiące rzeczy na potwierdzenie, że nie taka wariatka ze mnie, że inne ludzie podobnie myślą, ale... Inne są dużo większe. Ja obiecuję, że niedługo będzie z tego książka. A... i powinno nas być więcej, bo ja przyszłam, to zwróciłam uwagę, że tak naprawdę to jest niewiele osób, każdy powinien być z jakiegoś środowiska i moglibyśmy w jakiś sposób zajęć. Ale ja jestem bardzo wdzięczna, że Państwo żeście przyszli naprawdę i że poświęcacie tak dużo swojego czasu i myślę, że jakość jest często dużo ważniejsza niż ilość, a poza tym Instytut Spraw Publicznych, który tu jest tak godnie reprezentowany, no, robi też przez cały czas ogromną pracę, także może bym też oddała... Jeszcze mam tutaj jedno pytanie z Sali. Ja mam taką jedną uwagę i drugie takie pytanie. Nie wiem, czy do Pani pytanie, czy tak ogólnie takie zapytanie o tym względem, ale po prostu mówiąc, to Pani mówiła o tym gwałcie, prawda, i jedno, otoczce kulturowej, która pobudza do sieci, to myślałam, że kwestia podejścia do gwałtu jest... Gwałt wydaje się być czymś takim na bardzo oczywisty sposób zły,
ale znajduję, ja znajduję wspólny mianownik jakby założenia o dostępności kobiet z życiem codziennym rodzinnym. Że w życiu codziennym rodzinnym, tak tradycyjnie kulturowo, też jest takie jakby założenie, że kobieta ma być cały czas dostępna właśnie w połączeniu tych kwestii czasu wolnego na przykład, czyli że ona tak naprawdę powinna być na każde zawołanie, na każdego członka rodziny, swojego męża i tak dalej. Mężczyźni mają swoje osobne pokoje, kobieta siedzi w kuchni czy coś takiego, więc wydaje mi się, że jakby edukacja powinna też dostrzegać właśnie te jakieś takie węzły, tak? Które no, w niektórych sferach wydają się być takie nie groźne, a tak naprawdę no, przekładają się na coś bardzo niefajnego. A druga rzecz, myślałam o kościele, który jest taką, no, jak moim przekonaniem, taką pasożytniczą instytucją, która kulturowo mocno siedzi na naszej społeczeństwie i jest to przecież instytucja, w której to mężczyźni mają, tylko i wyłącznie mężczyźni mają władzę, tak? I tylko mężczyźni mają wolny czas, jeżeli chodzi o księży, tak? Tylko zakonnice zasuwają. I pytanie, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, jest takie. Ciekawa jestem, jaki wpływ na właśnie na prawo, na sytuację kobiet w Polsce miałoby to, gdyby w Kościele katolickim doszło do pozwolenia na kapłaństwo kobiet. Wie pani, to nastąpi, tylko jeszcze nie teraz i nie wiem, ja tego nie dożyję, państwu życzę, ale myślę, że to tak szybko nie nastąpi. Natomiast ta instytucja już dzisiaj i nie w Polsce, w bardzo dużych terenach posługuje się kobietami, ponieważ nie ma mężczyzn. Czyli w tej instytucji kobiety zaczną funkcjonować wtedy, kiedy zabraknie mężczyzn. Bo w przeciwnym razie nie ma to, nie ma interesu, aby dopuścić kobiety z bardzo prostego względu. Proszę zobaczyć, ja się posługuję w tej chwili bardzo takim ciekawym tekstem Johanna Galtunga sprzed bardzo wielu lat, który wykorzystuje do tego, żeby wytłumaczyć, na czym polega istota konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie i żeby wytłumaczyć, że to, czym się zajmujemy w tej konwencji, jest tak naprawdę czubkiem góry lodowej, a w gruncie rzeczy chodzi nam, zapobiegając i przeciwdziałając, o to, żeby uświadomić sobie i wyeliminować tą przemoc, której na co dzień nie widać, chociaż żeśmy ją dotykały, tutaj dotykali w rozmowie, przemoc strukturalną, zawartą w przepisach, gdzie nie jest powiedziane, te przepisy są po to, żeby dyskryminować kobiety i aby wmawiać mężczyzn, że są do czegoś również, bo to się wmawia jednej i drugiej grupie, prawda? Czyli to są przepisy, to jest ta przemoc strukturalna, która wynika z przemocy kulturowej. I teraz on zrobił coś, co wydaje mi się dość logiczne, mianowicie pokazał, jak potrzeba, jak zaczepienie się o istotę wyższą pozwala niektórym na to, żeby czuć się wybranymi i wyjątkowymi. W tej sprawie, gdzie Sąd Najwyższy mówi wręcz, wolą Boga było, aby tylko i wyłącznie mężczyźni zajmowali się sądzeniem, prawda? To jest jedno. Znajdziecie państwo również w orzeczeniach Sądu Najwyższego, wolą Boga było to w sprawie Loving przeciwko State of Massachusetts, gdzie jest, to już jest sprawa z 76 roku, gdzie oni przywołują orzecznictwo z 28 roku, 1928 rok, to przecież niedawno, a walą takie teksty pod tytułem wolą Boga było, aby ludzie się ze sobą nie łączyli. Bóg stworzył czarnych, białych, czerwonych i zdaje się żółtych, prawda, nazwany jest, i rozmieścił ich na różnych kontynentach, po to, by się nie łączyli. W związku z tym nie możemy występować przeciwko woli Boga. Macie państwo w związku z tym wybranych z woli Boga i tymi wybranymi z woli Boga będzie przede wszystkim istota ludzka w przeciwieństwie do innych zwierząt, drzew, natury, prawda? W związku z tym zwierzęta, krowy, świnie, które zjadamy w nadmiarze, one są brudne, one nie mają duszy, pies nie ma duszy, kot nie ma duszy, można z nimi robić co się chce.
drzewa i te całe inne rzeczy są nam dane po to, żebyśmy nimi rządzili. Więc z jednej strony urządzamy rzeźnie dla zwierząt, z drugiej strony urządzamy deforestację, nie bardzo dbamy o naturę, ale dalej wśród tych wybranych ludzi, oczywiście wybranym jest mężczyzna. Kobieta jest po tej drugiej stronie ze względu na grzech Ewy. Już tu nie pokazywałam, ale jakbyśmy zobaczyli, jak uzasadniał Napoleon swoje 1804 rok, kodeks Napoleona, który mówi o tym, jak szczególnie ważny, znaczy my uznajemy, że to jest pomnik twórczości i tworzenia kodeksów. No może to i pomnik, tylko w tym pomniku powiedziane jest, że kobieta jest na równi z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi. Dlaczego? Kiedy spytali Napoleona, dlaczego to robi? Za grzech Ewy, prawda? Bardzo łatwo jest uzasadnić. Kobiety są po tej drugiej stronie. Efekt tego macie państwo. Seksizm, polowanie na czarownice, a dzisiaj gender, prawda? Pozwolenie sobie na to, aby mówić o kobietach, feministkach jako o nazistkach i przyrównywać je do Hitlera i Stalina, bierze się z takiego sposobu myślenia. Oczywiście, więc mamy Boga, ludzi, mężczyzn, następnie on pokazuje, że to są jego ludzie, prawda? Naród wybrany i ci inni, z którymi się nie musimy liczyć, czyli wszystkie nacjonalizmy, imperializmy z nazizmami tutaj będą wchodziły w grę, a dalej wśród tych wybranych będą następnie biali, wśród białych będą wyższe klasy, a wśród wyższych klas będą prawdziwi wyznawcy, a po drugiej stronie będą ci wszyscy kolorowi, niższe klasy, heretycy, poganie. I efekt jest taki, że o tych nie musimy dbać i naprawdę, jeżeli nam się udało, to nie dlatego, że jesteśmy w pewnej specyficznej sytuacji. Nie, to my jesteśmy wyjątkowi. A ci inni, którym się nie udało, no po prostu są do niczego. Czyli mamy skutek w postaci bardzo łatwego odrzucania, różnicowania, wykluczania, który się odbywa kulturowo, jest uzasadniany i można pokazać właśnie przez religię, przez język, przez tego typu, przez ten sposób myślenia, który się także przekłada na język ustaw. Ja już tu nie mam czasu zająć się ustawą o pomocy społecznej, ale to jest przepiękna ustawa, która pokazuje, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której instytucje będą się replikowały i będą żyły tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stworzą sobie odpowiednią dużą grupę ludzi nieporadnych i nie dających sobie rady. Czyli są tak naprawdę zainteresowane w tym, żeby utrzymywać status quo i go replikować. Nie wiem, czy ja odpowiedziałam na pani pytanie, czy nie, czy poszłam dalej. Wie pani, jeżeli ktoś sobie to wybiera i się na to godzi i chce wewnątrz tej organizacji działać, zmieniać, to proszę bardzo, problem nasz polega na tym, że to nie jest organizacja, która się ogranicza do swoich ludzi, tylko to jest organizacja, która bardzo silnie stara się wpłynąć na wszystkich innych i oczywiście z całym przyzwoleniem, bo do tego też zmierzałam, z przyzwoleniem władzy. Bo ta władza w gruncie rzeczy jest legitymizowana przez ten sposób myślenia. Prawda? To było wówczas też podnoszone na ten moment. Dokładnie, że nawet jeżeli będzie zmiana strukturalna w Kościele katolickim, która umożliwi właśnie to de facto partytowanie kobiet, to A, po pierwsze to nie nastąpi, B, to nie nastąpi to za szybko, bo nikt nie ma w tym żadnego interesu, żeby kobiety dochodziły do władzy, tylko no, nie będzie to projektowane na resztę polskiego społeczeństwa, w którym Kościół katolicki
Poza tym ten Kościół naprawdę może mieć duże znaczenie tylko wtedy, kiedy ludzie nie będą zbyt szczęśliwi i dobrze, nie będzie się im dobrze powodzić. Bo ludzie szczęśliwi, zadowoleni i spełnieni mają dalej potrzeby duchowe i mają dalej potrzeby rozwoju wyższego i kontaktu z istotą wyższą, natomiast nie mają wówczas zbyt dużej skłonności do słuchania tylko o tekstów, które lecą niestety dzisiaj w większości, przynajmniej od strony hierarchów, ponieważ no właśnie to jest ogromna instytucja i w tej instytucji znajdziecie Państwo ludzi mądrych, robiących wspaniałe rzeczy, świetnie piszących. No tak, ale będących, więc jeśli ktoś potrzebuje przewodniczki duchowe bądź przewodników duchowych, to też ich tam znajdzie. No. Ja zapraszam w tym kontekście do przeczytania naszego raportu Kościół w III RP. My też analizujemy udział Kościoła katolickiego w procesie podejmowania decyzji na różne tematy, oczywiście głównie związane z prawami kobiet, bo to bardzo interesował Kościół w tym okresie po 1989 roku. I możemy też polecić chyba dwie książki, jedna to jest ta trzecia, a drugie to są Kobiety w Kościele. I to są dwie autorki i nie pamiętam w tej chwili. Mam nadzieję, że tak samo jak my nagrywamy nasze spotkanie, to też nagrywają i będziemy mogli dzięki temu odsłuchać. I bardzo dziękuję. Dziękuję pani również. Profesor, bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam też do odsłuchania wcześniejszych wykładów profesora Wieruszowskiego, dr Katarzyny Sękowskiej-Kurgowskiej, dr Adriany Bartnik. Bardzo dziękuję Państwu Miasto za to, że nas gościło. Bardzo dziękuję Komu Naukowemu Prawo Akłeć, które było naszym partnerem i zapraszam.